Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo szczęśliwi, że nasza uczennica Lena Gajewska zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Story Cubes. Napisała przepiękne opowiadanie, odczytała nam je na zakończenie roku szkolnego. A to, że tak ładnie pisze, wynika z tego, że bardzo, bardzo dużo czyta. I to, że rozwijamy pasje czytelnicze, to, że namawiamy dzieci do czytania, że zapraszamy tu ciekawe osoby, żeby one swoim autorytetem sprawiły, że dzieci zaczną czytać. Widać, że są wyniki, bo bujna wyobraźnia owocuje później właśnie takimi nagrodami w konkursie. Za napisanie najlepszego opowiadania w kategorii drugiej w konkursie ogólnopolskim literackim Story Cubes. Lena jest najlepsza w Polsce. Gratulujemy. Konkurs polegał na tym, abyśmy napisali opowiadania na podstawie czterech kości. Każdy z klasy pisał. Pani wybrała kilka najlepszych. I napisałam o chłopcu, który żył w miasteczku i uratował je przed złym trolem, który chciał je zburzyć. Tak naprawdę to cała fabuła. No, tam było dużo różnych, miał kilka przygód. Był dość sprytny, a więc używał wszystkich rzeczy. No i na końcu burmistrz tego miasta zbudował mu wielki pomnik, aby upamiętnić to zdarzenie. Wybrane prace poszły do jury. Wtedy wybierali spośród dużej ilości prac. Szkoła dostała różne gry, między innymi Małego Księcia, Story Cubes właśnie, grę o Thor, a ja mogłam sobie wybrać. Na stronie były różne gry i mogłam sobie wybrać jedną z nich. W końcu wybrałam grę pod tytułem Alhambra. Nagrody są niesamowite. Szkoła otrzymała gry planszowe za ponad 500 zł. Jest też nagroda indywidualna dla Leny. Tę nagrodę mogła sobie sama wybrać. Także nasza świetlica będzie bardzo bogata teraz w planszówki.